Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na S40 i dzisiejszy odcinek będzie, można powiedzieć, dość wielotematyczny, dlatego że na początek poruszymy bóg z kopalnią złota, o którym już jakiś czas temu obiecywałem, że nagram i pytaliście mnie w komentarzach dość często, kiedy to będzie, więc dzisiaj sobie to poruszymy. Później w kolejnej części filmu poruszymy sobie temat lochów na S40. Po prostu poklikamy lochy, widziałem, że tam mogę zrobić Esteros, pokażę wam, co się zmieniało, bo wiadomo, już kilka dni nie było odcinka z tego S40, a to jest nowy serwer, tutaj codziennie się coś dzieje, codziennie mamy coś do roboty, więc po prostu popokazuję wam, jak to się pozmieniało, jakieś tam lożki ewentualnie i tak dalej. I na sam koniec poruszymy temat speed serwera, bo widziałem, że dużo osób się o niego pyta, dużo osób też chce grać i tak dalej, więc po prostu wam pokażę, jak on wygląda, dlatego że już jest możliwość tak jakby wejścia i zobaczenia, jak te grafiki będą wyglądać i po prostu szczegóły, jak ten serwer będzie dokładnie działał, jakie tam będą panowały zasady i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele osób to ciekawi, ale to już zobaczymy na końcu odcinka, więc tak naprawdę tyle. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę ogromną ilość tytułów w fajnych cenach. Jak widzicie, promocja trwa jeszcze przez 5 dni i możemy sobie wybrać coś dla siebie. Myślę, że teraz są długie jesienne wieczory i będzie teraz okres zimowy, więc gierki jak najbardziej na propsie. Ja wybiorę sobie tutaj Deathloopa. No i rejestrując się z mojego reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie 1 euro na start, czyli około 4,50, i jeszcze robiąc jakiekolwiek zakupy właśnie na Enebie, używając kodu Neutral, możecie dostać 3% zniżki. Tutaj najtaniej widzę, że ten Deathloop jest za 136 zł. Klikamy sobie kup teraz. No i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Mamy, jak najbardziej. Klikamy sobie tutaj, wpisujemy Neutral, klikamy zastosuj. No jak widzicie, dostaliśmy 3% zniżki, więc moim zdaniem naprawdę warto. Na wstępie, standardowo, możecie zostawić kciuka w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. O tym kciuku przypominam teraz naprawdę, nawet jak oglądacie na telefonie, czy gdzieś tam zjedźcie w dół, czy tam przekręćcie ekran, czy cokolwiek zostawcie, bo naprawdę filmy robią po 3-4 tysiące wyświetleń ostatnio, a tych kciuków jest po 200, tam 250. To nie jest jakaś super aktywność, więc proszę was, żebyście zostawili. Dlaczego odcinek jest taki? Ano dlatego, że teraz prawdopodobnie, jeżeli nie znajdę czasu, a raczej nie znajdę, to przez kilka dni odcinka nie będzie, dlatego chcę was zostawić z taką bombą informacyjną, powiedzmy, żeby wszystko już mieć za sobą, dlatego że wiadomo, teraz mogę kilka dni nie mieć czasu, później będzie jeszcze Wszystkich Świętych i tak dalej, więc no też tego czasu może być mniej i raczej nic przez te dni się nie pojawi na kanale, więc po prostu zostawcie tego kciuka w górę, żeby fajniejszy i przyjemniejszy był powrót do nagrywania. Subskrypcję z dzwoneczkiem, możecie napisać w komentarzach swoje opinie, możecie napisać o tym speed serwerze, czy będziecie grać, co tylko chcecie, komentarze są po prostu dla was. I jeszcze wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, te linki są w przypiętym komentarzu, te linki są w opisie, zapraszam oczywiście serdecznie. No i okej, chyba możemy zaczynać. Taki krótki wstęp, dość długi w sumie, ale możemy zaczynać i zaczniemy sobie od tego błędu z kopalnią złota. W tym celu ja się przeloguję na naszego na przykład paladyna. Żeby w ogóle skorzystać z tego błędu, z tego co wiem, trzeba mieć tą kopalnię złota na minimum 25 poziomie. Od tego poziomu właśnie możemy jednocześnie rozbudować tą kopalnię i sobie to złoto właśnie odbierać. No i teraz tak, na czym polega ten błąd z tą kopalnią? Ano na tym, że jeżeli mamy tam ponad połowę możliwego obecnie golda do zebrania, to możemy jednym prostym kliknięciem zrobić tak, że po prostu ten gold nam się uzupełni do fulla, czyli jakby połowę czasu uzupełniania tej kopalni skipujemy. Jak to działa? Na wstępie, tak jak mówię, minimum ten 25 poziom kopalni, z tego co wiem. No i na przykład, jak widzicie, ja obecnie mogę mieć maksymalnie 27 milionów 200 tysięcy tutaj na tym paladynie golda w tej kopalni odłożonego. W tym momencie mam ponad 23 miliony, ale równie dobrze mógłbym mieć tam delikatnie ponad połowę i również by zadziałało. Musi być ta ponad połowa po prostu. Ja teraz przez noc mi się troszkę więcej odłożyło, mniejsza z tym. No i okej, i teraz jak to działa? Na przykład jeżeli mamy ekstraktor do odebrania, to na wstępie nic tutaj w tym podziemiu nie klikamy i klikamy sobie na przykład ekstraktor. Jak klikniemy ten ekstraktor, to w tym momencie zobaczcie. Po najechaniu na kopalnię złota z tych 23 milionów zrobiło nam się max, czyli 27 milionów 200 tysięcy. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. Niektórzy się śmieją, że to feature, niektórzy się śmieją, że w sensie niektórzy mówią, że błąd po prostu. W każdym razie nie zostało to już przez bardzo długi czas naprawione. I w ten sposób, tak jak mówię, możemy tak naprawdę, no teraz mogę to już sobie kliknąć, odebrać. Możemy tutaj kliknąć, no jak widzicie, na godzinę mi się tyle golda
tutaj odkłada, no ale mogę właśnie dzięki temu w połowę czasu tego, co by mu potrzebało, żeby zapełnić całą tą kopalnię, w połowę tego czasu mogę ją właśnie całą zapełnić dzięki temu, że taki błąd występuje. Ciekawa sprawa, zwłaszcza na wyższych levelach jest to bardzo, że tak powiem, przydatne, bo ta kopalnia naprawdę na wysokim poziomie, takim 500 plus, daje bardzo dużo tego golda, więc no jeszcze korzystając z tego błędu regularnie, jeszcze go więcej zdobywamy i tak dalej. Tak jak mówię, nie mam pojęcia, czy oni to naprawią, długo już tego nie zrobili, tak nie powinno być oczywiście, wiadomo, no ale tak to po prostu działa. Czy coś jeszcze musimy zrobić tutaj? W zasadzie z tego co wiem, to działa każda aktywność, jaką możemy wykonać właśnie tutaj w tym całym podziemiu, czyli odebranie właśnie to co zrobiliśmy teraz, odebranie tutaj ekstraktora dusz. Wejdziemy sobie teraz na przykład na naszego berserka, na berserku mamy, no o, na berserku zobaczcie, w ogóle mam mniejszą kopalnię, no ale mniejsza z tym, tutaj mamy 20, prawie 4 miliony odłożone, możemy mieć 26 milionów 800 tysięcy maksymalnie, no i teraz nie będziemy odbierać ekstraktora, tylko na przykład, nie wiem, zwabimy sobie jednego bohatera. To również nam powinno zadziałać. Dobra, cyk, i teraz wchodzimy tu. No i dokładnie, zadziałało, jak widzicie, uzupełniła nam się kopalnia znowu do fulla, czyli do tego 26 milionów 800 tysięcy. Z tego co wiem, odebranie przygodomatu również działa. No tego już nie sprawdzimy, dlatego że no już nie mam więcej postaci, na których obecnie mógłbym wam pokazać ten błąd, bo sobie tylko zostawiłem te dwie, czyli tutaj berserka i właśnie paladyna. Ale no, z tego co wiem, po prostu każda jakakolwiek aktywność wykonana w podziemiu, czyli tak naprawdę no opcje mamy trzy, jest to odebranie tutaj przygodomatu, odebranie traktora z duszami i tutaj zwabienie jakiegoś gracza, powoduje, że właśnie ta kopalnia nam się uzupełnia, tak jak mówię, z tego co wiem, musi być na minimum 25 poziomie i musimy mieć jej uzupełnionej ponad połowę, czyli jak tutaj mamy 26 milionów 800 tysięcy maksymalnie, no to jakbym miał teraz załóżmy 13 milionów 401 tysięcy, to powinno już nam to zadziałać. Jeszcze wam mogę tutaj wstępnie zerknę sobie po prostu, czy na pewno ja wam tutaj dobrze tłumaczę, ale raczej tak. No dokładnie, jeżeli masz połowę, to możesz to możesz to zrobić, wykorzystać to po prostu. No i w zasadzie tyle, z tego co wiem, z tego co widzę, to tak właśnie to działa. Dobra, więc tyle, tak ten błąd, jeżeli macie jakieś tam wskazówki czy coś jeszcze, czy może na przykład wiecie, czy ten przygodomat, bo tego nie jestem pewien, no ale skoro to nam zadziałało, no to raczej odebranie tego przygodomatu również powinno zadziałać, ale to jeszcze ktoś może sprawdzić, może ja to sprawdzę jutro i może napisać w komentarzu, albo ja tam wam przypnę. W każdym razie, no co, najprościej zwabić po prostu bohatera, bo i tak to robimy codziennie, na przykład sobie po jednym tym bohaterze, albo tutaj odebrać traktor, jeżeli nie mamy fulla, bo to też właśnie niektórzy bardzo często mają fulla tych dusz i dlatego też tego traktora nie mają jak odebrać, ale 5 bohaterów codziennie i tak zwabiamy, więc to w zupełności wystarczy, żeby z tego błędu tyle razy, ile możemy w ciągu dnia skorzystać. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten błąd, lecimy dalej, teraz lecimy na naszego tutaj zabójcę, no i co się tutaj ciekawego podziało. Troszkę lożków mam dla was zapisanych, jakieś portale do piekieł i tak dalej, ale z tym już się skupimy na samym końcu. Na wstępie tak, jak widzicie, strefa mroku regularnie jest tutaj bita, już zamknęliśmy pierwsze 4 lochy, tu mamy 8 na 10, niestety kolejnego nie mam odblokowanego, więc nie pociśniemy tu dalej, dlatego że na meduzę mam chyba 0,11% albo coś takiego, w każdym razie bardzo mało, to jest mag dość ciężki, więc raczej nie ma sensu w tym momencie tutaj jakoś tam bardzo cisnąć, zwłaszcza że z tego co widziałem na Esteros mamy fajne procenty, więc dzisiaj się skupimy na tym Esterosie i ewentualnie na wieży. Dlaczego tak to wygląda? Dlatego, że codziennie po prostu, jak widzicie, już tu dzisiaj mam rozmontowanie zużytych, bo przeważnie kończę dzień z pełnym ekwipunkiem epickich itemów, czy to właśnie ze strefy mroku, czy to właśnie z wieży, no i po prostu czekam na kolejny dzień. Dzisiaj już tu rozmontowałem, jak widzicie, mam jeszcze dwie bronie, które są właśnie z wieży, generalnie no tam ze strefy mroku, z tym, że są to bronie dla maga, więc ja ich nie rozmontowałem, no bo wiadomo, że zabrałyby po dwa miejsca, więc wolałem sobie pojedyncze itemki rozmontować, dzięki czemu tego miejsca mam o wiele więcej. Runki mam póki co takie 8% i 7%, chyba już nawet mogę lepsze znaleźć, no ale póki co nie szukam, nie ma sensu, jak mi coś tam przy okazji poleci, to zamieniam. Tak wygląda nasz menadżer areny. Oczywiście standardowo jednego skipa 7-dniowego już zmisowałem na tym serwerze, więc
nie mogło się bez tego obyć, że tak powiem. I jednego chyba w ogóle całkiem kupca zmisowałem, o ile się nie mylę, chyba tam była jakaś ulepa. Coś tam się zadziało, że po prostu się obudziłem, potem zasnąłem i tyle. I w zasadzie kupiec przepadł, bo nie ustawiłem odpowiednio budzika. Chyba to był skip, bo jakby to była ulepa, to bym po prostu od razu kupił, tak mi się wydaje. No ale mniejsza z tym, i tak nie wygląda to, wydaje mi się, że źle. Mamy 1 quadrillion, mamy jak widzicie tych ulep 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobra, czyli mi jeszcze 8 brakuje. Dzisiaj mi poleciało na ozłocenie na toaletę, więc z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. No i tyle, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nasze kudoawki, to mamy już 10% PD, mamy też trochę golda, tam chyba z 15%, więc póki co nie wygląda to wcale tak źle. I chyba w zasadzie tyle. Aurę mamy na poziomie 4, już dzisiaj możemy mieć piąteczkę, więc od razu to sobie zrobimy. O, i zobaczcie, możemy od razu do kociołka to wrzucić, więc też jest super. Wiedźma już pierwszy czar, będziemy mieli już jutro gotowy, 28 października, więc to jest jak najbardziej git. I co ja wam tu mogę jeszcze popokazywać? Pupilki. Pupilki w tym momencie tak wyglądają, jak sami widzicie. Od paru dni tak naprawdę raczej regularnie wszystko karmię po 3 razy, więc jakoś to zaczęło się klarować. Tu mamy Kroksa na poziomie 44, natomiast tą siedmiornicę już mam ubitą. Standardowo wiadomo, przechodzimy w siedmiornicę, którą złapę jutro w nocy. W sensie no tam wieczorem po prostu, jak już będzie noc w shake'sie, więc na nią jutro sobie przejdę, dlatego już tego Kroksa nie karmię. Tutaj zepsułem, bo mówiłem wam już na W50 na którymś odcinku, że w tym ogniu nie opłaca się totalnie tego chompa w smokiego, bo to może wyjść bardzo drogo i miałem iść po prostu w koguta. No a tutaj się przegapiłem totalnie, zacząłem karmić dalej tego chompa, no i teraz to już jest po ptokach, teraz już niestety musimy właśnie tego koguta sobie niestety odpuścić, no i karmić dalej tego chompa i smokiego, co jest średnio opłacalne pod względem grzybów, no ale trudno. Dobra, ponik tak, no generalnie nie wygląda to źle. Mogę wam jeszcze pokazać ranking, chociaż dzisiaj się tu nie będziemy bardzo skupiać na tym. W każdym razie wygląda to tak, no jeżeli chodzi o topkę, no to jak widzicie cały czas nasza gildia tutaj przede wszystkim jest. Natomiast jeżeli chodzi o zabójców, no to Turok cały czas top 1, Kwikwakwo 238, no więc my tutaj wskoczyliśmy levelowo na top 2 tego zabójcę. Tutaj Rafik z bardzo ładnie magiem 251. Tutaj Smunek paladynem 245. Także no jest kilka mocnych zawodników, można by powiedzieć, ale mówię, dzisiaj się na tym nie będziemy skupiać. No i pupilki wyglądają tak. 34 mają co niektóre osoby i tu widzę, że Zebo ma nawet 35. Nie wiem, czy ja bym coś mógł dzisiaj pokonać. 35 to zdaję sobie sprawę, że ma ognioplonsa złapanego, można go złapać dzisiaj. No i podejrzewam, że tutaj w mroku tego grzybuna, bo to można złapać w jesienne dni. Ja tam troszkę poklikałem, nie padało mi. Stwierdziłem, że jak nie dzisiaj, to jutro, ewentualnie ognioplosa za tydzień. Jakoś bardzo się nie napinam, jak się nie teraz złapię, to tak jak mówię, za parę dni. Nie ma tutaj strasznej napinki, wiadomo, jeżeli to by była szansa tam, tak jak na przykład, nie wiem, tutaj z żółwiem, że go można tylko w urodziny złapać i później trzeba czekać rok, no to wiadomo, że bym się bardziej próbował napinać, klikać nawet na niskich procentach, a tak to jakoś bardzo, bardzo mnie to nie jara, żeby się napinać. Podziemie serce nam się buduje na 11, potem od razu lecimy traktor na 11, troszkę nam tych dusz poleciało podczas eventu, trenera mamy na 9, także to podziemie zdecydowanie nam tutaj w miarę fajnie idzie, także tu akurat jestem zadowolony. No i co, i tutaj jeżeli chodzi o twierdzę, no to nam się buduje w tym momencie 13, tak wygląda kopalnia, cały czas oczywiście 10. No i tak to po prostu wygląda. Myślę, że tutaj większych zmian się nie ma co przypatrywać. No póki co wiadomo, te pupilki, ta ręka, cały czas rozwój i tyle. Dobra, może zaczniemy sobie od portalu do piekieł. Nie wiem, czy nam się, no dokładnie, tak myślałem, że się nie uda go pokonać, ale w takim razie jutro na pewno go klikniemy. Na wieżę mamy jakieś fajne procenty, więc myślę, że może zaczniemy od wieży ewentualnie, bo jednak mimo wszystko tutaj ta wieża może nam dać jakieś tu punkty życia 2%. No właśnie to też jest problem, że mamy 14% punktów życia, dlatego że tutaj w tym pierścionku cały czas nie mamy żadnej runy. To jest jeszcze pierścionek z okresu, gdzie nie mieliśmy run, więc dość stary, no ale nie mogę nic ciekawego niestety sobie dla siebie znaleźć. Dobra, te rękawiczki sobie dajemy, bo to są na wszystkie cechy. No i teraz mamy kogo? Teraz mamy zwiadowcę, ok. To on powinien również, mi się wydaje, że paść. No powinniśmy do tej wieży, no tak 70 plus lekko polecieć, z tym, że tak jak mówię, no bardzo szybko nam się zapełnia ten ekwipunek i bardzo szybko po prostu nie mamy miejsca, dlatego też ja nie chcę tutaj marnować, nie klikam. Tu znowu mamy jakąś klatę, znowu niestety na wszystkie cechy, więc ją dajemy sobie na bok do rozmontowania jutro. No i okej, lecimy dalej, teraz mamy jakiegoś wojownika, raczej też nam powinien paść w miarę szybko, tak mi się przynajmniej wydaje.
tutaj standardowo największą, to coś dla wojownika, największą przeszkodą dla nas są magowie, plus 10 tylko i tracimy pancerz, no to totalnie nie ma sensu. No kurde, pech, bo liczyłem szczerze mówiąc, że jakieś tam użytkowe przedmioty po prostu będziemy dropić, żeby po prostu wzmocnić tych naszych pachołków, ewentualnie jakby jakiś pierścionek na zręczność fajny poleciał, to bym sobie ubrał, bo to już by był z runą, już byśmy mieli komplet tych runek, no ale jak widzicie, sam niestety syf, można by mówić, brzydko nam leci. Czy ja w ogóle dzisiaj, tak, dzisiaj już rzucałem do kibelka, tu mamy znowu coś na wszystkie cechy, no i dobra, dwa miejsca może póki co zostawimy, jak widzicie troszkę golda mamy, aha, podstawy wyglądają tak, 2000 jak widzicie zręczności, no i teraz lecimy do 2000 wytrzymałości, nie wiem czy najmądrzej zrobiłem pod tym względem, że po prostu tej wieży jakoś bardzo nie przyspamowałem przed tym eventem golda, tylko tam, no wiadomo, ograniczałem się do tego, ile miałem miejsca w ekwipunku, nie wiem czy to było najmądrzejsze, no ale było, minęło. Mniejsza z tym. Dobra, mamy sutenera Petyra, tak jak mówię, na niego mamy ponad 1%, więc bardzo, bardzo dużo, no i dokładnie, dosłownie kilka grzybów i ten sutener Petyr, udało nam się go pokonać. Teraz mamy tak, tutaj sobie loszek klikamy, żeby zapisać, tutaj ciśniemy, o, zobaczcie, mamy bardzo fajną broń, plus 200, plus 56, przepraszam, i tu plus 54, co prawda ona jest na wszystkie cechy, ale tracimy zaledwie 17, rozrzut jest również bardzo duży, runka 7%, no chyba wydaje mi się, że podmienimy, no 54 to jest bardzo dużo, mimo to, że jest na wszystkie cechy, no to no to nic, nie? To tak naprawdę jest jak najbardziej w porządku dla nas, możemy to zrobić, jak będzie tam jakiś weekend epicki czy coś takiego, to wiadomo, że się przebierzemy. Dobra, tu odzyskujemy to, cyk, no i lecimy dalej. Myślę, że to pomoże w sumie, tak mi się wydaje. Teraz mamy Holundera. Ten Holunder to raczej dokładnie nie jest żaden blok, przeważnie. Oj, zobaczcie. No i to, na co czekałem, patrzcie, ale nam się udało, super, mamy pierścionek z runą na 3 staty, tego Holundra od razu również zapiszę, tak jak mówię, jak pokonamy tego maga, to chyba tych dwóch, czyli Holundra i Drogogroźnego, również jesteśmy w stanie pokonać tutaj tym zabójcom i dopiero kolejny to będzie znowu blok. No ale to mniejsza z tym. No i dobra, i zobaczcie, tu mamy pierścionek, więc udało nam się wymienić. Od razu bierzemy na z tych rękawic tutaj runkę, żeby 2% mieć. To są te rękawice dokładnie. No i tutaj sobie robimy odzysk klejnotu, tutaj sobie robimy cyk, cyk. No i dobra, już mamy 15% bonusu z run, czyli to, co chciałem mieć, jak najbardziej git. To cały czas nam zostaje na boku i lecimy dalej. Teraz mamy tego Drogogroźnego, który tak jak wiecie jest również wojownikiem i też, tak jak mówię, raczej tutaj magią uników to mocą bardziej uników powinniśmy tego Drogogroźnego właśnie pokonać, poskładać, no i dzięki temu, no kilka tych leveli wbijemy, nie? Nie ma co się oszukiwać, kilka leveli uda nam się wbić, więc jakiś tam progresik delikatny zrobimy. Widziałem, że jeszcze na Hemoridor mam fajne procenty, ale chyba na razie się wstrzymam, ewentualnie jak mi będzie tam bardzo mało do levela brakować, to może ten Hemoridor klikniemy. No i tak jak mówię, czekam na klucz do następnego lochu w strefie mroku, dokładnie udało się, zobaczcie. Czekam na klucz do następnego lochu w strefie mroku. Tu plus 17, no w teorii fajne te buty, ale dobra, na razie damy na bok, no bo po prostu dalej myślę, że będziemy mogli pocisnąć, no a tutaj ta wiedźma, tak jak mówiłem, to jest mag i to jest niestety blok na, wydaje mi się, że dłuższy okres czasu. Tornada standardowo nie klikam, to wam zapomniałem w sumie wspomnieć, tornado mam też na bardzo niskim poziomie, na pewno tu kilka leveli i drzemie, można by powiedzieć, ale czekam na event z wiedźmą, który będzie już za 2 dni, więc no tak jak mówię, to nam da na pewno dużego boosta, jeżeli chodzi o golda po prostu, no bo wiadomo, no po co sprzedać teraz itemy taniej, zwłaszcza jak nie mamy miejsca i trzeba by je po prostu sprzedawać, jak możemy to zrobić na evencie golda i dostawać za nie 2 razy więcej, więc tu już tornada chyba jakoś, odkąd wiadomo, że ten event wiedźmy będzie, to po prostu już go nie klikam, tylko sobie zostawiam. No i dobra, teraz tu mamy rudą ślamazarnicę. To jest mag, więc tak jak mówię, to jest kolejny blok, więc git. Tu mamy maga, raczej też go nie kliknę, nie ma totalnie szans w tym momencie. No i tak jak mówiłem, ten Hemoridor, może go klikniemy, bo zobaczcie, że do 245 niewiele nam brakuje levela tak naprawdę, więc dobra, tu sobie klikamy cyk, tu mamy te wieże. Tu nam poleciało coś, ale niestety bardzo słaba rzecz, a zobaczmy, czy może komuś innemu się przyda. No ale niestety nie, nie mamy jak jej rozmontować. Poczekajcie, więc dobra, może to sobie sprzedamy, to zrobimy cyk, to są itemki, może w ten sposób, o pyk pyk, to są itemki, które zawsze możemy rzucić do kibla, więc one są jakby poziom wyżej nad tymi, które tylko i wyłącznie rozmontujemy, zawsze to jest dodatkowa aura, no i okej, mamy jedno wolne miejsce i co my tu jeszcze możemy kliknąć, wydaje mi się, że chyba tak naprawdę nic.
Poczekajcie sekundkę, no bo tak, ten Esteros na pewno miałem duże szanse, no i ten Hemoridor, nie wiem czy tu to trollowe trio by nam się udało może, nie mam pojęcia, no to jest niby wojownik, więc też, no dokładnie, udało nam się, okej, no ale niestety znowu dostaliśmy itemek, który możemy sobie jak najbardziej wziąć i wrzucić do kibla, no właśnie to jest to, poczekajcie, to może to pójdzie na bok i sobie zrobimy tak, no niestety, to już musiałem posprzedawać, ale to już na potrzeby odcinka powiedzmy, to sobie od razu zapiszemy, no i dobra, i to nam bardzo mało brakuje, teraz mamy króla, król to jest mag, więc chyba nie, nie chcę po prostu klikać bez sensu jak nie mam sprawdzonych procentów, bo wiadomo, że szkoda grzybów, natomiast teraz sobie po prostu jednym tornadem wydaje mi się dobijemy dokładnie 245 level, dalej go tu już nie klikamy, żeby po prostu ten level okrągły mieć, no i tyle, wydaje mi się, że okej, kilka leveli wbiliśmy, kilka lochów zrobiliśmy, więc ja osobiście jestem zadowolony, mamy ten 245, no to na co miałem fajne procenty zrobiliśmy, teraz tak jak mówię, no strefę światła, no to tutaj wieża, no ale nie mamy miejsca, jeszcze by nam pewnie padła, no i w zasadzie, jeżeli o to chodzi, to tutaj ta strefa mroku teraz będzie naszym głównym źródłem expa i tornado, tylko że no tak jak mówię, tu mamy tą wiedźmę, ją raczej, w sensie meduzę, ją raczej nie pokonamy. Jeszcze musimy się troszeczkę wzmocnić, troszkę jakiś gemów jeszcze na pachołkach poubierać i tak dalej. No i podejrzewam, że to toksyczne drzewo, jak nam poleci klucz, to prędzej ruszymy aniżeli to. Ale to już sobie będę sprawdzał na kalkulatorku. No i teraz oczekujemy tylko i wyłącznie na ten event wiedźmy, żeby tu po prostu dalej poklikać tą wiedźmę, nie? Te, po prostu te, w sensie to tornado, żeby do tej wiedźmy oddawać itemki i tego golda inkasować fajne ilości. Dobra, czyli teraz możemy sobie obejrzeć, co tu się ciekawego podziało. Więc tak, 21 października, portal do piekieł, tu jakaś dobitka, więc chyba nie ma co za bardzo oglądać. Lecimy dalej. Teraz mamy Kołka Van Helsinga, to jest mag. Jakoś tam musiałem zobaczyć, że mam fajne procenty i po prostu go pokonałem. To raczej było poza odcinkiem, ale stwierdziłem, że po prostu kliknę. No bo wiadomo, to jest 227 level, wiadomo, że tutaj szkoda bardzo po prostu robić awkę na niższym levelu. Jak na coś mamy fajne procenty, to lepiej to kliknąć, a ja też nie zawsze po prostu mogę nagrywać dla was, więc no czasem muszę po prostu poza odcinkiem to zrobić, więc dobra, jak widzicie takie rękawiczki nam poleciały na wszystkie cechy, dalej mamy komendanta Kome, który chyba padł od razu, no to jest wojownik, więc tutaj magia uników można by rzec i po prostu ten wojownik nam padnie, więc tak to wygląda jakby, no ale tu możemy obejrzeć, no nie są za ciekawe te walki, to już mówiłem chyba ostatnio, że te, w ogóle ten odcinek taki, gdzie tam wbiliśmy ponad 50 leveli, który dla was wrzuciłem, to tamte walki pozapisywałem, ale już je po prostu odhaczyłem, bo stwierdziłem, że po co je trzymać na poczcie. I tak nikt nie będzie tam, nie wiem, ilu 25 czy ilu lochów oglądał, no bo to się totalnie mija z celem. Tutaj zobaczcie, że praktycznie ma nas chyba na hita, tak mi się wydaje, ale no magia uników, no i te podwójne ciosy, tu nawet nie bijemy jakoś bardzo krytyków, no ale grunt, że udaje się tego nieszczęsnego komendanta unikami właśnie oszukać, no i tu jakaś czapeczka 2% punktów życia, no i wiadomo expa dużo, no bo to jest 13 piętro. Lecimy dalej, mamy jakiś portal do piekieł, tu też pierwszego dnia zbiłem ponad połowę, więc teraz mi zostanie cała połowa, także go dobiliśmy, tego już nie będę oglądał. Tak, dokładnie, te dwa lochy to był jeden dzień, jeden po drugim praktycznie. No i mamy podłego liczy krupę 24 października. To jest zwiadowca, więc na niego to też no, kwestia czasu. Wiadomo, że tutaj zwiadowca na zwiadowcę jest w miarę ok, jeżeli chodzi o walki, więc bez większych problemów udało nam się go, jak sami widzicie, pokonać. W sensie jeszcze nie widzicie, ale zobaczycie. No póki co nas tu nie może uderzyć, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie? Jakie moje odczucia z gry tym zabójcą? Nie wiem, bo wielu z was się może pewnie zastanawiać, okej, czyli on nas teraz już nie może uderzyć, więc teraz no tutaj parada uników dosłownie. Nie wiem jeszcze, w sensie, no póki co jest spoko, bo pada dużo lochów, tych itemów, często wymieniamy te, wiadomo, bronie i tak dalej, no póki co to jest przyjemne, no ale wydaje mi się, że na wyższym levelu, jak już będziemy tam się kręcić tylko i wyłącznie wokół legendarnych lochów od jednego do drugiego, no to na przykład znaleźć, nie wiem, dwie dobre bronie, gdzie nieraz mamy problem znaleźć jedną, to już może być problematyczne. Ale jest ok, jest to zawsze coś innego, nie grałem bardzo długo klasą na uniki, w zasadzie chyba tak na poważnie to nie grałem nigdy klasą taką na uniki, no był ten zwiadowca free to play, ale to tam nie wiem do którego poziomu dotrwałem, do 200 czy tam 220, więc to było tyle co nic, także no jest ok, zobaczymy jak to będzie dalej szło. Dobra, mamy pokrakę i właśnie trzęsie portal do piekieł, pokraka i ją akurat udało nam się zrobić od 100% do zera po prostu na first try'u tak zwanym, czyli pierwsza próba, jeżeli chodzi o ten portal do piekieł i się
się udało, także tu też jak najbardziej ok. To jest, mi się wydaje. No tu jak widzicie, to jest mag chyba, więc tu unikami go nie oszukaliśmy. Po prostu jakieś fajne kryty musiały siadać. Sami widzicie, że tu po 2, po 3 miliony. No i dokładnie, udało nam się, więc git. Lecimy dalej, mamy kolejny portal do piekieł, który padł nam wczoraj. Korpus Eruptus, tutaj podobny schemat. Pierwszego dnia zabraliśmy ponad połowę, wzrosło mu o te 10%. No i drugiego dnia udało nam się go pokonać. To jest jakiś wojownik, nawet nam tutaj troszkę ponad połowę HP zabrał. No i dobra, tu mam jakieś kontry pozapisy, ale tu mamy na sam koniec to, co zrobiliśmy dzisiaj, więc tak, zacznijmy od Sutenera Petyra. Tak jak mówiłem, na niego było ponad 1% szans, nawet nie wiem, kiedy mi te procenty tak wzrosły, no ale to jest początek serwera, więc tutaj kwestia wymienienia kilku gemów, jakieś tam pupile połapiemy, te statystyki wzrosną, no i lożki nam padają, no i jak widzimy padło i mamy tą broń, którą sobie ubraliśmy, jak najbardziej git. Lecimy dalej, mamy Holundra. Holunder to jest wojownik. Tak jak mówiłem, no Esteros tak mniej więcej wygląda, że jak jakiegoś bloka pokonamy, to tam, zresztą bardzo często tak jest w sumie, że jak pokonamy jakiegoś bloka, to po prostu kilku kolejnych nam pada do kolejnego bloka tago za darmo, nie? I tak samo miało tutaj miejsce, zwłaszcza, że jesteśmy postacią na uniki, więc na tych wojowników wcale nie mamy tak trudno. No i Holunder to nie jest jakiś tam bardzo mocny przeciwnik, także jak sami widzicie, z nim tutaj dużych problemów nie było, tak mi się wydaje. Tu jakieś w ogóle fajne kryty po 3 miliony, tu 1 700 000, on nam pierwszy cios zablokował, ale drugi dochodzi, więc to też jest zawsze takie, można powiedzieć, przyjemne. No i okej, 3,5 miliona i dostaliśmy ten pierścionek, którego nam tak naprawdę brakowało, jako jedyny itemek, który mieliśmy bez runy. No zobaczymy w ogóle, jakie będą te czary. Jeżeli by nam jakieś rękawice siadły albo broń, to na pewno będzie to o wiele przyjemniej się czyściło tą strefę mroku. No ale znając życie, przeważnie lecą czary, które nam bardzo nie są potrzebne, a dopiero później się pojawiają te najpotrzebniejsze, no ale to już mniejsza z tym. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy drogogroźnego. Drogogroźny, bardzo podobny schemat, jeżeli chodzi o walkę, tak samo jak z Holundrem. No tu jesteśmy, to on jest wojownikiem, my unikamy, więc też bez jakichś tam dużych problemów, jeżeli o niego chodzi. No i ten 245 level w ogóle dobiliśmy, więc ja osobiście jestem zadowolony. Okrągły level, zawsze to do przodu kilka leveli, zawsze to będziemy, nazwijmy to, mocniejsi, można by tak powiedzieć. No mówię, w tym tornadzie nam na pewno dużo leveli siedzi, bo widziałem, że już kilka dni temu ludzie z mniejszym levelem od nas pokonywali 200 tornado, gdzie my tam mamy chyba 160 czy 170. I jeżeli faktycznie musielibyśmy kilka miesięcy czekać na wiedźmę, to by było bez sensu trzymanie tego tornada, ale że musimy czekać dosłownie tam tydzień czy tam ileś, bo tak jak mówię, od około tygodnia nie klikam tego tornada, no to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej worth. Dobra, teraz mamy orka na wilczku. Ork na wilczku to jest wojownik. No i tutaj znowu, no standardowe te uniki, nie wiem, powiem wam, że mnie to strasznie nudzą te walki, nie? Jak jeszcze się ogląda jakąś walkę z magiem, to jeszcze pół biedy, no bo tam są czyste obrażenia. Jak na przykład oglądamy na naszym magu na W50 walki, no to też jest ok, bo nikt tam nie unika, nikt nie blokuje, tylko jest cały czas ładowane obrażenia są. No a tutaj te uniki, kurde, to... No nużące są te walki, zwłaszcza z wojownikami, gdzie oni mają dużo tego HP, długo ta walka trwa, my tu się bronimy tymi unikami, no ale może komuś się podoba, no to oglądamy. Więc tak, ork na wilczku. Dokładnie, tutaj no ledwo, bo ledwo, ale udało się go pokonać. To tak jak mówiłem, dość dużo, w ogóle 11 milionów expa. No to tak jak mówiłem, mało nam brakowało do tego 245, to ubiliśmy tego orka na wilczku, ubiliśmy to trollowe trio i potem wystarczyło tylko i wyłącznie jedno tornado, żeby po prostu wbić ten level, no i tyle. I teraz już tak naprawdę zrobimy sobie awkę wieczorem i na dzisiaj myślę, że dzień, można powiedzieć, że w miarę zaliczony, jeżeli chodzi o tego naszego zabójcę. Zaraz jeszcze przejrzę, jak tam w ogóle, jeżeli chodzi o levele na serwerze, ale to już może, tak jak mówię, to już może dla siebie w sumie. Zrobimy za jakiś czas znowu takie podsumowanie tego serwera. Nie chcę też przedłużać jakoś bardzo tego odcinka. Zrobimy jeszcze jakieś podsumowanie. Pokazywałem na początku, jak tu zaczynaliśmy klikać lochy. Kto chciał tą top 30 sobie przeanalizować, to zawsze może się cofnąć, albo w tamtym momencie mógł zatrzymać i po prostu sobie obczaić. Ja to już zrobię, tak jak mówię, po odcinku. Dobra, no tu fajne krytyki jakieś z naszej strony. No i tu na koniec 6 milionów. Zobaczcie, sporo. 15 milionów expa, no ale udało się go pokonać, no i to jedno tornadko i wbiliśmy właśnie tym sposobem 245 level. Tu jeszcze wam pokażę tą topkę, tu widziałem, że no w sumie z levelem stoimy nieźle, no tu berki wiadomo mają wyższy, no ten turor, no to wiadomo, turor jest jednak nie do podrobienia, tu jakiś berek 258, tu ten mag 251,
I Szymcio ma 247, właśnie Szymcia tutaj szukałem, bo kojarzyłem, że on miał taki spory, ale generalnie to mamy jeden z większych na serwerze, więc w zasadzie nie ma tragedii. Tego Szymcio myślę, że spokojnie dałoby się przebić właśnie klikając to Tornado, bo pewnie on ma dalej, ale to już mniejsza z tym, tak jak mówiłem, Tornada póki co nie ruszamy. Dobra, i teraz na ostatni etap tego odcinka, czyli po prostu ten speed server. Na czym on będzie polegał? Pewnie jak gracie, to dostaliście informację od Shakesa, że właśnie w piątek startuje ten speed server, to już wiadomo, i mamy taką opcję, aby wcześniej zabezpieczyć swoje imię, stwórz postać na speed serwerze już dziś i zdobyć 25 grzybów za weryfikację przed startem, i klikając w ten link przenosi nas do czegoś takiego, jak widzicie tu mamy odliczanie do tego speed servera, no i możemy stworzyć postać jeszcze przed premierą nowego świata i zyskać dostęp do wyjątkowych korzyści. Zatwierdź swoją postać przed startem, a otrzymasz bonus w postaci 25 grzybów, czyli po prostu jak potwierdzimy maila, no to ten bonus dostaniemy. Znowu mnie tu strasznie słońce prześwietla, to jest duży pech. Wymyśl swoją nazwę i zarezerwuj ją, zanim zrobi to ktoś inny. No właśnie, tu jak chcemy, nie wiem, mieć jakąś nazwę, to możemy od razu już jakby przed startem tego serwera zrobić tą postać i to będzie. No i można od razu zakupić grzyby, w sensie ja już robiłem tą postać, tylko musiałem ją zrobić na przeglądarce, nie na Steamie, bo na Steamie jak sobie wybieram, na przykład niech będzie to druid, niech będzie to cokolwiek, to jak widzicie od razu mam tutaj widoczny ten swój awatar i przez to, że mam ten swój awatar, to mi wyskakuje taki problem, że profesja jeszcze niedostępna, gdzie na przeglądarce jak nie mam tego swojego awatara od razu, to normalnie tą postać zakładałem, więc tutaj niestety na Steamie wam tego nie zaprezentuję, natomiast tak jak mówię, no właśnie to można zrobić i nie mamy dostępu do niczego, tylko właśnie mamy już tą swoją postać jakby zrobioną i mamy już zakupione grzyby, w sensie możemy zakupić grzyby i dostajemy to za potwierdzenie tego maila, nie? I te grzyby możemy kupić, żeby już mieć je przygotowane właśnie na ten piątek na godzinę 16. No i teraz pewnie was ciekawi, jakie zasady panują na tym speed serwerze i co ciekawe, jak sobie tutaj weźmiemy nową postać i tak dalej, weźmiemy na przykład Niemcy, to akurat bez, nie ma znaczenia, bo na przykład możemy też wziąć Polskę bodajże, a nie, Polski nie możemy, okej, to musimy wziąć Niemcy w takim razie, to myślałem, i jak widzicie mamy tutaj speed-17.syfygamy.net i ja sobie tutaj założyłem jakąś tam postać taką tymczasową, pierwszą lepszą, no i jak widzicie jesteśmy na speed serwerze, który był chyba w 2017 roku, o ile mnie pamięć nie myli, mogę się mylić, to mniejsza z tym, w każdym razie mamy tutaj jak widzicie topkę, jak to wyglądało te kilka lat temu. Wiadomo, że teraz gierka jest o wiele szybsza, wiadomo, że teraz nawet na zwykłym serwerze możemy wbić, Turor to pokazał na W50, gdzie tam chyba po 18 godzinach, coś takiego wbił, po 18 albo 12, już nie pamiętam, wbił 200 poziom berserkiem, więc jakby biorąc pod uwagę, że na zwykłym serwerze można takie rzeczy robić, no to na tym speed serwerze nie chcę, aż będziemy śledzić tą topkę, może nagram parę odcinków z obserwowania, nie chcę myśleć na jaki to poziom pójdzie. No ale właśnie tak wyglądała topka tej ostatniej edycji speed servera. Jak widzimy mamy tutaj człowieka lasu, czyli jakiegoś Polaka, mamy jakiegoś Gzixona również, Upper Hate, to w ogóle nie wiem czy to jest ten sam, który gra na przykład z nami teraz na W50, ale w sumie muszę zapytać, bo nawet nie wiem, to akurat ciekawe, no ale mniejsza z tym. No i jak widzicie tak wyglądało to top 30 w tym momencie 1. Oni tu oczywiście dalej nie mogą expić ani nic. Ja jak tutaj sobie chcę na przykład wybrać jakąś misję i biorę przyjmij, no to ona mi się nie wczytuje, więc nie da się dalej expić, bo po prostu serwer jest już zamknięty i ta topka jest niezmienna. Nic tutaj nie możemy zrobić. No ale właśnie tak będzie wyglądała na przykład mapa speed serwera. Jak sami widzicie, mamy tutaj jakby taki tor i tak dalej. No i jak sobie wejdziemy w karczmę, no to jakieś tam grafiki zmienione właśnie adekwatne do tej edycji speed, że to będzie speed serwer, no i jak klikniemy sobie tutaj, to mamy opis wszystkiego, czyli wszystkich rzeczy, jakie będą zmienione względem normalnych serwerów właśnie na tym speed serwerze. No i co my tutaj mamy? Mamy tak, 2 razy szybsze zadania, o połowę krótsze czasy oczekiwania po walkach, o połowę krótszy czas ulepszania budynków, 4 razy więcej PD, 6 razy więcej golda, 2 razy więcej drewna, kamienia i dusz, 2 razy więcej aury z toalety, 2 razy więcej pieniędzy dla menadżera areny, 3 razy więcej owoców i pupili można karmić 9 owocami dziennie. Także, no serwer będzie
troszeczkę tak, jakby po prostu były na nim włączone eventy, które my mamy na normalnych serwerach, na przykład, nie wiem, powiedzmy event pupili, no to też możemy karmić 9 razy dziennie, tak tu będzie to można robić non-stop. No i no ciekawe to będzie, nie? Ciekawe to będzie, to też nie będzie wcale takie proste, bo wiadomo, grzyby tutaj będą spełniać kluczową rolę, ale to nie będzie takie proste też, żeby się zaadaptować do tego, że to będzie takie po prostu szybsze, ludzie będą musieli to zrobić, się po prostu przyzwyczaić do tego i jak najlepiej to wykorzystać, to też nie będzie wcale takie proste mimo wszystko. No i generalnie, tak jak mówię, no ciekaw jestem, jakie tutaj rekordy będą padać. No wiadomo, to nie będą rekordy, no bo to jest speed server, ale no jak tutaj to będzie wyglądało po kilku dniach. Serwer, z tego co wiem, ma trwać miesiąc i ma być zamknięty, poczekajcie, jest tu w ogóle to na mailu napisane, nie wiem, w niedzielę, chyba ostatnią niedzielę listopada, o ile się nie mylę, nie, jest tylko kiedy, 28 listopada, okej, o godzinie 23:59 i z tego co wiem, to jest niedziela, więc tak jak mówiłem, możecie wygrać sobie te właśnie specjalne awatary. Z tym, że właśnie tutaj to będzie pod względem sali chwały, więc podejrzewam, że, w sensie nie podejrzewam, tylko na pewno no, minutę przed zamknięciem będzie spam totalny grzybów na arenie, żeby się dostać jak najwyżej, żeby ten serwer zakończyć na jak najwyższym miejscu, zwłaszcza w tym top 10, no i wiadomo, że ludzie tam z jakiegoś top 60 będą chociaż do top 50 się starali wygramolić, żeby może jakoś ich wylosować i ten awatar również, żeby wygrali, także no tutaj te ostatnie powiedzmy 2 minuty albo minuta tego 28 listopada, no to będzie... Serwer, podejrzewam, że wszyscy na nim będą siedzieć, będą starali się jak najwyższy ranking wbić i tak dalej, będzie spam grzybów, no ale tak to wygląda, nie? W sensie nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, może mogli to na przykład zrobić jakieś, nie wiem, pierwsze 10 leveli na serwerze, czy coś, no ale tu mamy, że pierwsze 10 miejsc sali chwały, więc to kwestia tego tylko po prostu, kto będzie miał akurat wtedy moment, komu nie wywali internetu, czy tam prądu, czy coś i będzie po prostu na serwerze i będzie mógł przyspamować trochę grzybów na arenę. No oczywiście wiadomo, no postać musi być silna, żeby wygrywać te walki, no ale to spam na arenie będzie na pewno bardzo, bardzo potężny. Moim zdaniem mogli to zrobić levelowo, ale mniejsza z tym. Dobra, długi odcinek wyszedł, ale mam nadzieję, że wszystko, co was ciekawiło, to wam zaprezentowałem. To by było na tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Tak jak mówię, teraz prawdopodobnie przez kilka dni odcinki się nie będą pojawiać z racji braku czasu, ale jeżeli coś wrzucę, to bądźcie na Discordzie, miejcie tego dzwoneczka włączonego, żeby wam przyszło powiadomienie. Na Discordzie bot jest, który wysyła powiadomienia o nowych filmach, więc też tam warto być, żeby nic nie przegapić. No i standardowo, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji dzwoneczkiem, kciuka w górę, wbijajcie na Twitcha, zostawiajcie followka, wbijajcie na Discorda, żeby tam z nami się integrować, powiedzmy, i tyle. Także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!